Cześć, z tej strony Motoświry. Dzisiaj będzie oto ta prezentacja tej Škody 120L z serii od D'Agostin, kultowa auta PRL-u. No więc zaczynajmy. Drogie widzu, jeżeli podobają Ci się moje materiały, proszę Cię, zostaw tam na dole suba, żeby miały kolory szary z dzwoneczkiem, żeby Cię nie ominęły inne materiały związane z modelami lub vlogi. Jeżeli Ci się materiał spodobał, zostaw łapek w górę. To jest seria historyczna. Bardziej będzie w niej lepszy opis modelu niż były w danym unboxingu lub w nim nie było, więc będzie w tej serii lepszy opis modelu, bardziej pokaźny. Nazwałem sobie tą serię Historia samochodów za czasów PRL-u i to będzie odcinek już drugi z tej serii. Ale już nie przedłużając, zacznijmy lepszy opis tej Škody 120L. Škoda 120. Silnik umieszczony był z tyłu, zaś chłodnica z przodu. Z racji takiego zamieszczenia elementów układu chłodzenia i konieczność doprowadzenia płynu hamulcowego do chłodnicy i układu ogrzewania przez całą długość pojazdu, pojemność układu chłodzenia wynosiła 11,5 stopnia. Pojazd był wyposażony w dwa bagażniki z przodu i miejsce za tylnymi, mniej niż za tylnymi uchylanymi siedzenia, stosunkowo wolnoobrotowy gaźnik silnik miał aluminiowy kadłub z mokrymi, żeliwymi tulejami oraz żeliwną głowicą. Dwa zawory na cylinder z racji konstrukcji silnika oraz układu wydechowego z kody w czasie pracy wydawała bardzo charakterystyczny dźwięk. Pojazd miał niezależne zawieszenie wszystkich kół, ledki, przód, silnik, akumulator i zbiornik paliwa był z tyłu, powodował złe prowadzenie się pojazdu. Podstawowy model 120 produkowany był od kwietnia 1978 roku do lipca 1983. Najdłużej produkowanymi już od sierpnia 1976 roku odmiana Škody 120 były modelem w wersjach wyposażenia L do 1990 i to jest właśnie ta wersja L oraz luksusowe LS i GLS do 1987 roku. W październiku 1982 roku pojawiła się wersja ekonomiczna LE. Model w odmianie LX posiadał te same silniki co 120 LS, ale miały pięciobiegową skrzynię biegów i tylne zawieszenie z modelu Škody 130. W limitowanej wersji wyposażenia GL zastosowano tapicerkę z modelu Rapid. W wersjach sportowych pojawiła się wersja z pięciostopniową skrzynią biegów. W roku 1983 model S105 i 120 przeszły modernizację. Gruntownie zmieniono przednia i tyle na części pojazdów. Zastosowano nowe reflektory przednie oraz tylne lampy zapalone. Ze względu na zmianę karoserii długości auta wzrosły do 4
4200 mm w 1985 roku w Finlandii pojawiła się limitowana edycja Škody 120 w wersji LSX. W roku 1988 za podstawowy model 120 LE trzeba było zapłacić 65 i 630 tysięcy koron czeskich. Łącznie wyprodukowano 1 070 693 egzemplarzy Škody 120 w różnych wersjach wyposażeniowych. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku przystosowanymi do udziału w rajdach Škodami 120 z powodzeniem startowało w europejskich rajdach w wiele czeskich kierowców. Wśród nich był m.in. nie umiem przeczytać imienia, przepraszam, jeżeli źle przeczytam. Jiří Hosejka na zmodernizowanej Škodzie 120L nazwanej Dacos, brytyjski import Škody od października 1979 roku oferował także ekonomiczną wersję LSE Škody STL, bo tak nazywano model 105, 120, 130 w Wielkiej Brytanii. Była ona stworzona w oparciu o model LS i dostępne tylko na brytyjskim rynku. Lata produkcji Škody 120 L Deluxe 1976 do 1999. Dane techniczne na 120 L rocznik 1985 LR412 litra dwuzaworowy. Dwa zawory na cylinder OHV, układ zasilania, gaźnik, średnica cylindra X, skok tłoka 72 mm, X 72 mm, stopień sprężenia 8,5, moc maksymalna 50 koni 37 kW przy 5000 obrotach na minutę, maksymalny moment obrotowy 82 Nm przy 3000 obrotach na minutę, przyspieszenie od 0 do 100 w 19 sekund, prędkość maksymalna 140 na godzinę, prześwit 170 mm, promienie skrętu 5,1 m, rozstaw kół tyły przód 1350 mm, 1390 mm. Ten model z Škody 120L z serii kultowej auta PRL-u numer 13 jest wykonana ta Škoda gablotkowo. Pokażę wam na przykładzie felkę, są bardzo ładnie zarobione, są detale zastosowane. Jest rejestracja z przodu i z tyłu, z przodu jest napis z kody, no i są dosyć cienkie te wycieraczki. No model jest naprawdę na poziomie gablotkowym. Jego, przypomnę, kupiłem jako używany. No mi się model podoba. Nie wiem jak wam. No i to chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten model, więc trzymajcie się, cześć!